Szóste Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kanowskiego i Zespół Szkół Elektronicznych to najlepsze w Radomiu według miesięcznika perspektywy szkoły średnie w Radomiu. W niedzielę 12 stycznia w całej Polsce odbędzie się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Radomski finał tym razem zagości na Placu Jagiellońskim. Bramkarz pierwszoligowego Radomiaka Radom Artur Haluch został przez klub tymczasowo zawieszony w prawach zawodnika. Dariusz Osiej, kłaniam się Państwu w piątek 10 stycznia i zapraszam na informacje telewizji Dami. Szóste Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego i Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu to najlepsze w naszym mieście według miesięcznika Perspektywy szkoły średnie. Perspektywy opublikowały swój prestiżowy ranking szkół średnich w Polsce za rok 2019. Kapituła, przygotowując ranking, brała pod uwagę dane z 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników. Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników były wyniki matur, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz w przypadku techników z wynikami egzaminów zawodowych. 15 miejsce wśród liceów zajęło radomskie 6 Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego. To awans o jedno miejsce w porównaniu z rankingiem za rok 2018. Na Mazowszu Liceum Kochanowskiego zajęło 8 miejsce. Pierwsze miejsce w Polsce zajęło Uniwersyteckie Liceum w Toruniu, drugie 14 ELO imienia Stanisława Staszica w Warszawie. Na 119 miejscu w rankingu ogólnopolskim uprasowało się Katolickie Liceum imienia Świętego Filipa Neri w Radomiu, na Mazowszu 33. 197 miejsce w kraju zajęło natomiast Liceum Ogólnokształcące imienia Tytusa Chałubińskiego. Na Mazowszu Chałubiński zajął miejsce 50. W rankingu techników 38 miejsce w Polsce i 5 na Mazowszu zajął Radomski Zespół Szkół Elektronicznych. Na pierwszym miejscu plasowało się Technikum Mechatroniczne w Warszawie, a na drugim Technikum nr 7 w Nowym Sączu. Na 111 miejscu w rankingu ogólnopolskim techników i na 17 na Mazowszu znalazł się Zespół Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Radomiu. 190 miejsce w Polsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych, na Mazowszu 32. W niedzielę 12 stycznia w całej Polsce odbędzie się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Radomski finał tym razem zagości na Placu Jagiellońskim. Sztab ulokuje się w budynku teatru. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Banda i Wanda oraz Sydney Polak. Na Placu Jagiellońskim stoi już scena, na której w niedzielę 12 stycznia odbędzie się finałowy koncert radomskiego 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 15 na scenie 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomiu występy radomskich zespołów. Później o godzinie 18 zapraszamy na koncert zespołu Wanda i Banda, a od 19 Sydney Polak. O 20 tradycyjnie Światełko do Nieba, choć w nietradycyjnej formie i z nietradycyjnym przesłaniem. W tym roku Światełko do Nieba poświęcone będzie pamięci zmarłego tragicznie podczas 27. finału prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Podczas 28. finału na Radomskie ulice wyjdzie 340 wolontariuszy. Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można spotkać od bladego świtu na terenie całego miasta Radomia, ale także okolicznych miejscowości, bo nie dość, że działają tam sztaby, to także część miejscowości takie jak Wierzbica, Rogolin, Wrzeszczów grają razem z nami, to są osoby z naszego sztabu. Także wolontariusze są wszędzie, od rana do końca koncertu, czyli do 20. Podobnie jak w ubiegłym roku, razem z Wielką Orkiestrą będzie grało także Radomskie Pogotowie Ratunkowe. Kwesta prowadzona będzie w ambulatorium. Drugi raz rzędu będzie to od godziny 8 do 22.30. I zapraszamy wszystkich. Puszka będzie tu stała w ambulatorium i zapraszamy żeby wspomóc tą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Radomski sztab 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie się mieścił w budynku Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego. Po raz trzeci 12. Liceum Ogólnokształcące w Radomiu włączyło się w wielkie granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Podczas koncertu, który odbył się w szkole, zbierano pieniądze na rzecz WOŚP.
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla dziecięcej medycyny zabiegowej. To, że warto pomagać słabszym i potrzebującym, doskonale wiedzą uczniowie i nauczyciele 12 Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu, którzy już po raz trzeci zorganizowali w swojej szkole charytatywny koncert połączony z licytacjami na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ku uciesze uczniów na scenie na gitarze zagrał i zaśpiewał również dyrektor szkoły Radosław Lis. Jak przyznaje Radosław Lis, dyrektor placówki, uczniowie co roku chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Jest to też doskonała okazja ku temu, aby uwrażliwić naszych uczniów na to, że w naszym kraju żyje całkiem sporo osób potrzebujących pomocy. Bardzo często są to właśnie dzieciaczki i dlatego bardzo chętnie angażujemy się we wszystkie działania organizowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie koncert połączony był z licytacją. Pod motek poszedł krawat dyrektora szkoły oraz kalendarz z siatkarzami Cerradu Czarnych Radom. Do wylicytowania były także kupony przygotowane przez nauczycieli różnych przedmiotów. Są to gadżety przygotowane i przez nauczycieli, i przez uczniów. Często są to właśnie przedmioty codziennego użytku. Niektóre nowe, niektóre używane, ale ciekawostką jest to, że mamy również specjalne bony, kupony, polegające na przykład na przełożeniu kartkówki, zwolnieniu z odpowiedzi ustnej, a więc takie praktyczne, przydatne rzeczy w szkole, z których uczniowie chętnie będą korzystać. Sumę, którą udało się zebrać podczas piątkowego koncertu, poznamy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w najbliższą niedzielę 12 stycznia. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu uruchomi w niedzielę 12 stycznia w związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy specjalną, bezpłatną autobusową linię W. Na trasie tej linii będzie jeździł historyczny przegubowy Ikarus. Autobus będzie jeździł co 90 minut, pierwszy kurs pętli na Wośnikach o godzinie 13:25. W Ikarusie będzie prowadzona także przez cały dzień kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry. Szczegóły kursowania linii w niedzielę 12 stycznia są dostępne na stronie www.mzdik.pl. Bramkarz pierwszoligowego Radomiaka Radom Artur Haluch został tymczasowo zawieszony w prawach zawodnika przez klub. Polska Agencja Antydopingowa poinformowała Radomiaka, że w organizmie Artura Halucha wykryto niedozwoloną substancję. Artur Haluch przeszedł kontrolę antydopingową po meczu z GKS-em Bełchatów rozegranym 1 grudnia ubiegłego roku. Polska Agencja Antydopingowa poinformowała radomski klub, że w próbce pobranej od zawodnika wykryto obecność zabronionej substancji. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, chodzi o ślady THC, czyli substancji psychoaktywnej będącej m.in. składnikiem marihuany. Zawodnikowi przysługuje teraz prawo analizy próbki odwoławczej B. Do czasu wyjaśnienia sprawy Artur Haluch został tymczasowo zawieszony przez klub w prawach zawodnika. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport, pogoda zapraszam, a po prognozie pogody zapraszam na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie druh Bartosz Bednarczyk, szef radomskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.